firmą Ulma współpracujemy od 5 lat. Pierwsza nasza wspólna realizacja miała miejsce na budowie autostrady A4 w Bolesławcu. Kolejną była budowa drogi ekspresowej S7 w Skarżysku. No i aktualnie realizowana budowa drogi ekspresowej S3 od węzła Międzyrzecz Południe do Sulechowa. Aktualnie realizowany obiekt WS02A to obiekt o dwóch niezależnych nitkach w formie wieloprzęsłowej sprężonej skrzynki ciągłej. Długość nitki wschodniej 723 m, długość nitki zachodniej 708 m. Wraz z Ulmą realizowaliśmy go za pomocą dwóch niezależnych wytwórni i sukcesywnie był wypychany, ponieważ obiekt realizowaliśmy w technologii nasuwania podłużnego. Podczas realizacji obiektu WS02A wykorzystaliśmy system szalunkowy firmy Ulma MK. Użyliśmy go zarówno do zaprojektowania i wykonania wytwórni, jak i do zaprojektowania i wykonania wózków szalunkowych do realizacji kap chodnikowych. System ten ma dwie zasadnicze zalety. Pierwszą z nich to jest uniwersalność, drugą ekonomiczność. Uniwersalność polega na możliwości wykonania wielowariantowych, nawet najbardziej skomplikowanych elementów konstrukcyjnych, natomiast ekonomiczność na zwykłej redukcji kosztów. Dzięki temu, że system ten proponowany jest na warunkach dzierżawy. Na każdym etapie realizacji, wdrażania projektu był z nami obecny technolog, jak i projektanci i montażyści. Był to dla nas bardzo duży plus, dlatego że wszystkie problemy można było rozwiązywać w trybie rzeczywistym już na budowie i wprowadzać zmiany, które w sposób wydatny wpływały na szybkość i dokładność realizacji. Najlepszym przykładem wspólnego działania na budowie obiektu WS02A będzie rozwiązanie problemu dotyczącego płyty górnej ustroju skrzynkowego. W pierwszej wersji zdecydowaliśmy się na realizację płyty górnej za pomocą wózków szalunkowych, ale konieczność zachowania cyklu 7-dniowego zmusiła nas do zmiany technologii. Po przeanalizowaniu projektu i skonsultowaniu go z głównym projektantem obiektu zostały podjęte decyzje o kolejności betonowania i dzięki temu mogliśmy skorzystać z rozwiązania zaproponowanego przez firmę Ulma Construction w postaci szuflady przejezdnej. Technologia wykorzystana na obiekcie WS02A została z powodzeniem wykorzystana na kolejnym obiekcie realizowanym w ciągu drogi ekspresowej S3, to jest na obiekcie WS09. Dzięki ścisłej współpracy na etapie projektu i na etapie montażu uzyskaliśmy rozwiązanie szyte na miarę.